Dzień dobry, witam was serdecznie na kanale Bike Test. W dzisiejszym odcinku będziemy przerabiali ten salon na warsztat rowerowy przy pomocy mebli i narzędzi marki Kingtony oraz Prox. Zaraz przyjedzie kurier z narzędziami, dwoma paletami jakichś mebli i akcesoriów. Także nie wiem, jak to będę wnosił, bo on mi tego nie pomoże. Więc no kurde... Zobaczymy, zobaczymy. Czekam na kuriera. Kurierze, przyjedź do mnie, proszę. To chyba tamten, ale gdzie on jedzie? Jest. No, da radę. To teraz mam robotę. Przenieś to tam. Plan na rozstawienie mebli mam taki. Szafę chcę przenieść na drugą stronę ściany do kuchni, a biurka się w ogóle pozbyć. Kanapę przestawię na miejsce biurka, a półki na miejsce kanapy. Będę miał teraz miejsce na nowe meble warsztatowe. Teraz zdecydowanie będzie najciekawsza część, bo ta ściana, którą przed chwilą opróżniłem z tej półki, będzie zapełniona nowymi meblami, które są w tych kartonach. I tym blatem, po prostu będzie to mega wyglądało. Zobaczymy, jak mi się to uda założyć. Uwielbiam takie detale jak klucze, nawet w takiej skórzanej sakiewce. No po prostu taka pierdoła, a robi robotę. O! Kiedy składałem zamówienie na meble, to pominąłem jednak te filary, które utrzymują te płyty, dlatego nie mogę teraz tego zamontować. Szybko napisałem teraz maila, żeby mi to dosłali, żebym to jeszcze mógł zmontować w tym odcinku. Mam nadzieję, że się uda. A teraz założę to tylko tak na sucho, położę też na to blat. Kilka dni poczekałem, żeby przyszły mi te filary, żebym mógł podwiesić te ścianki i szafki. Także teraz to zrobimy. Ale mam jeszcze jeden pomysł, który przemebluje praktycznie wszystko. Te szafki przełożę na tamtą ścianę, gdzie są te półki. Czyli bez sensu w ogóle to przekładałem, ale tak mi teraz pasuje, jak to wszystko sobie poukładałem. No więc trzeba to zrobić. Teraz te filary muszę przykręcić do tyłów szafek. Potem skręcić szafki ze sobą, potem skręcić blat, potem skręcić tablicę, potem skręcić szafki, które będą wisiały na tych tablicach i gotowe. Teraz wszystkie narzędzia z tej półki i z jakichś tam skrzynek postaram się przełożyć na ten właśnie regał do tych szafek. Jak to zrobię, to wam pokażę i powiem, dlaczego tutaj, dlaczego co powiesiłem i co mam tak właściwie. Także szybki montaż, jak to robię. Nawet nie wiecie, jak jestem wytyrany teraz po tym wszystkim, ale efekt jest po prostu niesamowity, niesamowity. Teraz wam opowiem o wszystkim, co tutaj zrobiłem, dlaczego i ogólnie co tutaj mam. Zaczniemy może od tych szafek. One, jak widzicie, są takie wysuwane, nie są otwierane do góry. Tutaj akurat za dużo nie mam, bo tu mam zestawy do odpowietrzania hamulców hydraulicznych i pistolet do kleju na gorąco. Tu mam tak naprawdę najwięcej. Tu mam całą chemię swoją rowerową, no prawie całą.
I tutaj mam no, jakieś benzynki, rozcieńczalniki, odrzewiacze, smary, smary do amortyzatora, do jakichś śrub, łożysk i tak dalej. No jakieś tam pierdoły WD-40, nic poważnego. Tutaj mam znowu chemię Bacon Wax, której na razie nie będę używał, to jest takie zapasówka albo na sprzedaż. No a teraz chyba najważniejsza tak naprawdę część tego warsztatu, czyli no ta ścianka i blat. I teraz wam pokażę co i jak tutaj mam powieszone i dlaczego. Zacznę może od tego, to są dwie takie latarki, one są mega w ogóle. Dobra, patrzcie, ta jest taka mała, składana oczywiście na akumulator. Ta natomiast jest mocniejsza, składana tylko w takim zakresie. Jak widzicie, tutaj nie mam żadnych świateł, czyli na przykład kiedy wieczorem będę robił tutaj w warsztacie, no to nic mi nie będzie oświetlało tego, co robię na blacie. No ale spróbuję na przykład sobie na razie radzić tak, że będę podwieszał te lampki tutaj, albo gdzieś tam indziej, no wszędzie mogę. O, na przykład tak i tak. I myślę, że to jest no fajny sposób jak na razie. One są no, na magnes, te lampki. I no, mega mi się to podoba. Przepotężne imadło zamontowałem tutaj. Myślę, że to jest najfajniejsze miejsce na całej długości tego blatu. No ale jeszcze zobaczę, dlatego go nie przykręcam jeszcze do stołu. No, bo tak właściwie w praktyce przez kolejne tygodnie zobaczę co, jak mi tutaj leży i będę to przestawiał. Na razie to trzymam w takim miejscu. Tą część nazwałbym częścią z kluczami, no i młotek. No tutaj widzicie oczywiście są klucze jakieś do pedałów, 15, klucze do no, supportów, jakiś klucz francuski, bardzo fajny. Inne klucze do pedałów, klucz do sterów. Ta sekcja znowu jest taką częścią specjalistyczną. No jak widzicie, może zacznę odtąd. Mam tutaj klucz do wykręcania supportu, klucz ściągacz do kor. To w sumie nawet nie wiem za bardzo do czego, ale pewnie się przyda. Tutaj inne takie nasadki do ściągania jakichś bębenków. To jest do wolnobiegu, do kaset. To jest klucz do prostowania tarcz hamulcowych. Przymiar do mierzenia rozciągnięcia łańcucha. To jest w ogóle przyrząd, który tnie rury, ale jestem ciekawy w ogóle jak to działa, bo widziałem mniej więcej, ale nie chcę mi się wierzyć, że coś takiego może przeciąć rurę, także trzeba będzie to przetestować. Dalej no bacik do zdejmowania kasety, to na pewno wiecie. Rozkuwacz łańcucha, no i klucze do nypli do centrowania. Tutaj jest sekcja szczypcowo-imbusowa z gościem specjalnym w postaci piły do metalu. No i co, no? Szczypce jak szczypce, kombinerki, jakieś ojej, no właśnie, to jest, jeszcze muszę przyciąć kilka takich haczyków. Ciachaki do linek i pancerzy. No i co, no piła. I tu mam jeszcze miskę magnetyczną, którą mogę sobie na przykład przyczepić do ścianki i tutaj jeszcze mam dodatkowo miejsce na inne rzeczy. No i ostatnie tak właściwie co leży na tym blacie, to są jakieś osłony na pancerze i końcówki linek i pancerzy. Tutaj mam taki taborecik na kółkach. Trochę jest niski, o czym nie wiedziałem, ale służy do tego, że teraz wam chociaż powiem co mam w szufladach. Zacznę od górnej. Śrubokręty, jakieś miarka, imbusy, nożyki. Bardzo fajne, mega są te noże. Zobaczcie ten. Tutaj mam takie dystanse do tarcz hamulcowych, które ułatwiają regulację hamulcy. No i inne jeszcze jakieś klucze, multitule i łyżki do zdejmowania opon. W kolejnej szufladzie mam rzeczy do wkrętarki. No tutaj wszystkie rzeczy od Makity tak właściwie. Tutaj jakieś końcówki z Lidla do czyszczenia, do piłowania i jeszcze do szlifowania. No i suwmiarka. Kolejna szuflada, jakieś pasty, Tempo, to jest do polerowania aluminium, super glue z Mariuszem Pudzianowskim. To jest waga wędkarska, na której sobie podwieszam rowery. Bez sensu płacić za jakieś wagi rowerowe, jak wędkarska kosztuje, nie wiem, z 15-20 zł, a służy tak naprawdę do tego samego i jest tak samo precyzyjna. Tutaj jeszcze mam pompkę do amortyzatorów powietrznych, papiery ścierne i jeszcze jakieś tam, tutaj mam kulki od łożysk i tak dalej. I ostatnia szuflada to klucze, gumowy młotek i szczotka druciana. Tutaj jest taka sekcja czystości, tutaj wisi sobie papier ręcznikowy,
tutaj są takie chusteczki, które... A, teraz... O! I one są takie mega czyszczące do właśnie jakichś brudnych rąk, do smarów i tak dalej. Myślę, że całkiem spoko. Jeszcze... Tak, z daleka pachną fajnie, ale z bliska to zbyt intensywnie. No i śmietnik. Kiedy już sobie przetrzecie łapki, możecie tu wyrzucić. I jeszcze szafka, gdzie mam benzynkę ekstrakcyjną, jakieś szczoteczki do czyszczenia łańcuchów i innych części. I inne płyny, jak na przykład olej do hamulców hydraulicznych, olej do amortyzatorów i jeszcze coś do czyszczenia z Bacon Wax. I ostatnia sekcja, szafka, gdzie mam frytytki, wszystkie kolory. To jest taka sekcja tak naprawdę ochronna, bo mam tu i rękawiczki, i gogle, maskę. I tutaj na dole mam kuwetę z jakimiś częściami rowerowymi, skrzynkę na narzędzie z jakimiś starymi narzędziami. W sumie to tyle. Bardzo fajne jest w tych meblach to, że one nie są przyczepione w ogóle do ściany. Nie wiem, czy to widać. One nie są po prostu przykręcone, przez to nie musiałem wiercić w ogóle dziur w ścianach. I, no i to wszystko jest, no myślę, że stabilne. Tutaj jest wózek, który już dostałem wcześniej od firmy Kingtony. No i tutaj tak właściwie to już za bardzo nic nie mam. Jeszcze na pewno przyjdą mi jakieś rzeczy, potem pod koniec filmu powiem, jakie mam jeszcze plany. Ale to jest też fajna półka i to są takie półki otwarte, co na pewno się przyda. Na tablicy powiesiłem pilniki. Tutaj mam cały zestaw pilników, one są no, bardzo fajne, bardzo fajne. No i tutaj klucze do konusów, klocki hamulcowe i dętki od Proxa. Jest jeszcze tutaj narożnik, gdzie mam tego Bad Boya. Tutaj mam pompkę Bontragera. Nie mam tutaj kompresora. Przydałby się, ale po pierwsze robiłby za dużo hałasu, jeśli chodzi o to, że no to jest jednak mieszkanie, a obok są sąsiedzi. A po drugie, jakbym pryskał gdzieś tym kompresorem, bo same pompowanie opon, no to spoko, mogę sobie pompować tą pompką, ale kompresor też fajnie służy do tego, że można tym ciśnieniem po prostu usuwać jakiś brud, ale znowu tu mam białe ściany, przez co no tylko bym je uwalił tym kompresorem, więc na razie się z nim wstrzymam. No i tutaj mam jeszcze linki i pancerze. A naprzeciwko blatu i szafek mam wielki stół. Ten stół będzie mógł służyć do tego, że na przykład będę mógł sobie coś tutaj też grzebać na siedząco jednak. No on jest mega stabilny, no dosyć ciężki. Tutaj też widzicie, że ma jeszcze jakieś wzmacniane belki, żeby to było wszystko sztywne. I na środku tego wszystkiego mam stojak na rower, gdzie będę sobie wieszał rower i tutaj wszędzie grzebał, mam tu wszędzie miejsce wokół niego, żeby móc chodzić, nakładać narzędzia i tak dalej. Myślę, że to jest mega ustawienie, myślałem nad nim trochę, no i tak to wymyśliłem. Jeszcze muszę coś zrobić chyba z echem, bo jednak słychać je. A tą ściankę chciałem zrobić tak, żeby po prostu to ładnie wyglądało. Tutaj mam swoje kaski, ulok, kuwetki poukładałem w taką piramidkę, żeby to ładnie wyglądało. Jakieś dętki też od Proxa, walizka na narzędzia i okulary, które będą do wygrania na pewno w przyszłości na tym kanale. No i inne jakieś pierdoły. A szafa, która tam była, no przeniosłem do kuchni, bo i tak tu za dużo nie siedzę, a mam dużo miejsca tak naprawdę na to. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Bez was to wszystko nie byłoby możliwe. Subskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i polajkujcie ten film. Jeszcze mam wiele rzeczy, które chcę tutaj zmienić i dodać, także napiszcie w komentarzach, co według was tutaj nie pasuje, albo byście zmienili, albo też dodali. Przeczytam uważnie te komentarze i zobaczę, co mogę jeszcze tutaj pozmieniać. I o tym będzie jeszcze kolejny film, a potem już ruszamy z rowerami i zaczynamy taki content z pompą.